Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a, a dzisiaj moim Waszym gościem jest aktor, tancerz, performer Borys Jaźnicki. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że udało mi się złapać Cię w Polsce, ale zanim opowiemy, dlaczego nie ma Cię w Polsce, to zapytam... Nie, Ciebie nie zapytam, dlaczego zostałeś aktorem. Ale zapytam o to, no bo kończyłeś Akademię Teatralną w Warszawie. Tak. Jeszcze w ubiegłym wieku. No tak. Tak, to było w ubiegłym wieku. Jak widziałeś się po studiach? Jak widziałeś swoją ścieżkę rozwoju po studiach? Myślę, że wtedy, jako bardzo młody człowiek, ja byłem bardzo zafascynowany kinem przede wszystkim. I mój pomysł pójścia do Akademii Teatralnej, ja zresztą składałem papiery do dwóch uczelni, do Szkoły Filmowej w Łodzi i do Szkoły, do Akademii Teatralnej w Warszawie. Ale egzaminy się pokryły, więc wybrałem Warszawę w końcu, ponieważ tam już byłem w drugim etapie. I rzeczywiście moim pierwszym pomysłem było to, żeby potem jak najszybciej zaistnieć w świecie filmowym. Ale podczas pobytu w Akademii, nie to, żeby moja miłość do kina zgasła, ale urodziła się jeszcze bardzo duża miłość do teatru po prostu. Dużo większa niż miałem wcześniej. Więc wychodząc ze szkoły teatralnej, z Akademii, już wtedy, bo to też ja byłem dokładnie w tym momencie, to jest ona się zmieniła. Zaczęliśmy PWST, skończyliśmy AT. Dokładnie. Widziałem siebie bardziej jako po prostu pracującego aktora. A gdzie, to już było mi naprawdę... Nie chciałem wybierać jednej ścieżki. Jedynym moim takim postanowieniem było to, żeby raczej iść w coś ambitnego. Dobra, coś ambitnego i byłeś już z tego rocznika, który nie dostawał propozycji etatów po skończeniu szkoły. Praktycznie nie. Były wyjątki z mojego roku, chyba dwie osoby otrzymały etaty. Cała reszta pozostała freelancerami. Dobra, i zacząłeś tą drogę, bo ja widziałem Cię w spektaklach i Małgosi Szyszki. Tak. Wybrałeś tak naprawdę drogę teatru alternatywnego trochę, tak naprawdę, poza mainstreamem tak naprawdę istniejącego. Tak, bo to też się wiązało właśnie też trochę z tym, co mówię, że bardzo poszukiwałem różnych ambitnych projektów. Wiadomo, że jeżeli nie jestem na etacie w teatrze, to dostanie się do bardzo ambitnych sztuk w repertuarze jest dosyć trudne. Trzeba być rzeczywiście zaproszonym artystą, co nie jest proste do tej pory w teatrach. Natomiast w teatrach alternatywnych, offowych było to dużo bardziej proste i dlatego też ja poszukiwałem tego rodzaju spektakli. Dobra, i powiedz mi, kiedy to się stało, że z dramatu przeskakujesz do teatru tańca? A ile mamy czasu? No, trochę mamy czas ograniczony, ale spróbujmy, że tak powiem. No bo wiesz, no to jest... Ja przecież ciekawa dla naszych oglądaczy i oglądaczek sprawa. Jak to jest, żeby nagle aktor dramatyczny stał się aktorem teatru tańca? Tancerzem? Tancerzem właściwie, tak. Przez te praktycznie 15 lat mojej pracy jako stricte aktora dramatycznego, niezależnie od tego, jak to się układało, bo to była sinusoida, kilka czasem miałem miesiące, że jeździłem z teatru do teatru, nie miałem czasu na nic, a potem następowało na przykład 2-3 miesiące pauzy. Ja cały czas czułem, że czegoś mi brakuje. Ja nie wiedziałem czego. Gdzieś z tyłu głowy tam miałem, że przecież ja mam taką pasję, którą jest taniec, ale też w teatrze się tego nie łączyło nigdy w Polsce, albo bardzo rzadko. I w pewnym momencie nastąpiła taka sytuacja, która, że ja też zacząłem poszukiwać projektów interdyscyplinarnych. To już było właśnie po 15 latach, kiedy rzeczywiście one się zaczęły pojawiać.
I w pewnym momencie trafiłem do Teatru Chórowego Marty Górnickiej, która stworzyła tę formę. I to była bardzo interesująca praca. I jednym z aspektów tej pracy, który mnie zafascynował, była współpraca z Anną Godowską, choreografką, która rzeczywiście tworzyła całą choreografię do tego chóru. To nie był jeszcze teatr tańca, ale cały spektakl był... No był już w ruchu, był w formie ruchu. Tak, tak. No był, miał choreografię, jakby tak. Każdy nasz ruch był ustalony. To... I jakże perfekcyjnie wykonany. No to już to, tak. To, tak, to mówię musztra, tak. Mówię musztra Anny. Mówię to jako widz, więc... Musztra Anny, ale też zaangażowanie zespołu było ogromne. No bo to był oczywiście chór kobiet, za chwilę. Na początku był chór kobiet, który pozostał przy nazwie chór kobiet, tak. Ale rzeczywiście mężczyźni dołączyli w trzecim spektaklu, między innymi ja. I to wszystko, to jeszcze miało ten aspekt absolutnej nowości, czegoś, my wiedzieliśmy, że to, co robimy, jest ważne. I rzeczywiście no, zapał był dość mocny tam z naszej strony również. I coś się stało takiego, że współpraca z Anią Godowską, my się bardzo szybko zaczęliśmy dogadywać. Jasne. Czy Ania Godowska jakby była tym twoim przewodnikiem w świat? Tak, Ania Godowska jest moim aniołem, stróżem i matką, która popchnęła mnie w stronę tańca. W dwóch etapach, to znaczy pierwszy był taki, że ona zaraz po naszej premierze Chóru Kobiet pierwszej zaproponowała mi zrobienie spektaklu z nią i z jej mężem Sławomirem Krawczyńskim, reżyserem. Wspaniały duet, kocham. Potwierdzam, naprawdę potwierdzam, bo też miałem przyjemność ich obserwować i znać. Wspaniali twórcy. Zrobiliśmy razem w Budapeszcie moje solo z Hamleta, które do tej pory mam nadzieję, że ono powróci jeszcze, bo pandemia trochę zabiła możliwość grania, ale myślę, że to w pewnym momencie powróci. Znajdziemy miejsce, gdzie będziemy mogli to grać. I czas to też, tak. No tak, w tej chwili ja trochę zawodzę w tej sprawie. Ale o tym za chwilę. I to był spektakl rzeczywiście już absolutne połączenie teatru dramatycznego z teatrem tańca. Cały spektakl był oparty na ruchu, jeśli nie na tańcu stricte. I po tej premierze, która była bardzo udana, zresztą Hamlet wygrał dwa festiwale w Polsce, ja poprosiłem Anię, że jeżeli kiedykolwiek ona będzie udzielała lekcji, to ja bardzo chciałbym do niej chodzić i po prostu podszkolić się, ponieważ odczuwam ogromną przyjemność w tej pracy. I tutaj następuje anegdota. Uwaga, anegdota! Bo Ania pewnego dnia zadzwoniła do mnie, powiedziała, że rzeczywiście otwiera się szkoła dla tancerzy współczesnych, ona będzie tam profesorem i ona mnie zaprasza na swoje zajęcia, ale ponieważ jest to bardzo poważna szkoła, więc ja nie mogę tam przyjść tak z ulicy, ja muszę przyjść na tak zwaną audycję, czyli w języku tancerzy to jest casting, przesłuchanie. Ale ona powiedziała mi wtedy, nie martw się, oni wszyscy wiedzą, kim ty jesteś, wiedzą, że chcesz chodzić do mnie na lekcje, to jest pro forma, to jest, po prostu musisz to zaliczyć, bo taki jest wymóg. I ja poszedłem na tą audycję, która była bardzo ciężką audycją, pro forma, ale jednak półtorej lekcji baletu, potem lekcja contemporary dance, czyli taniec współczesny, potem jeszcze improwizacja. To trwało chyba 4 godziny. No, taka zwykła pro forma, słuchajcie. I po tym wszystkim odbywały się rozmowy z kandydatami, kto został przyjęty, kto nie. I tam poznałem drugą osobę, która jest bardzo ważna w mojej drodze, Irada Mezliacha, który był dyrektorem i założycielem tego programu dla tancerzy. I on powiedział mi wtedy, słuchaj, ja widzę ogromny potencjał, a poza tym nigdy w życiu nie spotkałem człowieka, który ma 40 lat i chce się zacząć uczyć tańczyć, bo ja zacząłem się uczyć tańczyć w wieku 20 lat i to było bardzo późno. Więc moja szkoła stoi dla ciebie otworem, jesteś przyjęty absolutnie. I po tym egzaminie ja wyszedłem, spotkałem Anię, która też była wtedy jakby w komisji, i ona mi powiedziała dopiero po,
słuchaj, ja im nic nie powiedziałam o tobie, oni w ogóle nie wiedzieli, kim ty jesteś. I to był moment, w którym ja pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś daje mi możliwość w wieku 40 lat pójścia do programu razem z ludźmi, którzy mają lat 20 albo mniej nawet, to ja muszę skorzystać z tego. Ile trwała nauka? Nauka trwała jeden rok codziennie i drugi rok postanowiłem tam zostać jako wolny słuchacz, bo musiałem zacząć już pracować i zarabiać pieniądze. Nie mogłem sobie pozwolić na drugi rok przerwy. Czy po tej szkole zaczyna się twoja przygoda ze sztuką nową? To jeszcze jest jakiś moment, bo po szkole ja rzeczywiście zacząłem... Nastąpił taki moment powrotu do Marty Górnickiej, zrobiliśmy hymn do miłości w Poznaniu. Powróciliśmy do Hamleta znowu. Zrobiłem spektakl z Iradem, dwa spektakle z Iradem właśnie, taneczne już, stricte taneczne. I nastąpiła w pewnym momencie sytuacja, w której ja zacząłem poszukiwać treningu. Ponieważ minął rok czy dwa od Warsaw Dance Department, bo tak się nazywał ten program, zapomniałem o tym wspomnieć. I on przestał już istnieć jako taki rzeczywiście codzienny program, więc zacząłem szukać jakiegokolwiek treningu fizycznego, a ponieważ wiedziałem, że trening stricte taneczny nie jest też dla mnie, że muszę poszukać czegoś, co jest połączeniem, więc zacząłem szukać treningu teatru fizycznego. I tak znalazłem treningi u Dawida Żakowskiego w Sztuce Nowej, który też zresztą, jak wysłałem mu swoje zgłoszenie, że chciałbym przychodzić do niego na treningi, to mi odpisał, ale ty sam możesz dawać takie treningi, bo tu będą sami studenci. A ja powiedziałem, mi nie chodzi o to, że ja chcę dawać treningi, tylko ja chcę być w formie. I rzeczywiście zacząłem chodzić na treningi do Dawida, który w ciągu chyba 2 miesięcy zaproponował mi zrobienie spektaklu razem. I tak powstała Pompa Funegris, grana u ciebie zresztą. Też. Bardzo dobry spektakl. Będzie jeszcze grany? Chyba już nie. Ale jest nagrany. Jest nagrany, tak. Więc jest nagrany. Jeżeli gdzieś macie szansę wygooglować, może jest dostępny, to poszukajcie tego spektaklu. Naprawdę warto. Na żywo robił niesamowite wrażenie. Bo to było zresztą świetny spektakl. Jeszcze na Lubelskiej. Tak, to był spektakl zrobiony przez Kasię Pol i Dawida Żakowskiego w wspólnej reżyserii. No, to też świetny proces i świetny spektakl. No on w pewnym momencie przestał funkcjonować, bo też to nie jest dosyć proste, żeby znaleźć dużo miejsc. No znaleźć przestrzeń też, na ten spektakl, bo tak, on wymaga jednak przestrzeni. On wymaga specyficznej przestrzeni i też, no, też sztuka nowa zaczęła produkować kolejne spektakle, w których rzeczywiście ja zacząłem, ja zrobiłem kolejne 3 projekty z nimi, czyli Last, spektakl o Wacławie Nierzyńskim, 4. RP Snów i Przestrzenie Kobro. Tak. Dobrze, i potem jest oczywiście pandemia, która nam to wszystko gdzieś tam blokuje i wszystkie aktywności. Wtedy my spotykamy się zawodowo. Tak, do tej pory bardzo ci dziękuję za a ja tę bardzo możliwość. Dziękuję, że przyjąłeś rolę Jezusa w spektaklu Głupionka Jezusowa. I od tego Jezusa przeskoczę teraz do tego, bo ja widziałem w mediach społecznościowych przed Wielkanocą, że też grałeś Jezusa, czy performowałeś Jezusa, nie wiem jak to nazwać, bo widziałem tylko zdjęcie, więc... Mówisz o ostatnim spektaklu moim. Ostatnim spektaklu twoim. To nie jest Jezus. On wygląda jak Jezus. Proszę, zdjęcia przekłamują. Ale rzeczywiście nie. Jest jakaś bardzo dziwna linia moich ról, które się pojawiają, że one, nawet jeśli to nie jest Jezus, to one jakoś się z tym Jezusem łączą, bo jest to i Myszkin, i Niżyński, i Jezus, i ta postać... W tym spektaklu ostatnim jest czymś w połączenia pewnego proroka z osobą, która wie więcej, która jakby
jest alter ego głównego bohatera w tym spektaklu. W jakiej przestrzeni ten spektakl się odbywał? Bo ja oglądałem te zdjęcia i takie miałem dziwne przekonanie, że to odbywa się jednak w kościele. Nie. Ten spektakl jest podzielony na dwie części. Mhm. Pierwsza część odbywa się w foyer teatru. Natomiast druga część odbywa się na scenie, na dużej scenie teatru. I teraz przejdziemy do tego, bo to, powiedziałem, że to szczęście, że nam się udało spotkać, bo ja tak bym napisałem do Borysa, czy jesteś może w Polsce? Licząc tak. Na to, że jest tuż po świętach, myślę, że chyba za późno napisałem, bo chyba już wraca do Niemiec. Od października, dobrze pamiętam? Od listopada. Od listopada jesteś artystą teatru... Stadttheater Gießen w Gießen. W Niemczech. W Niemczech. Masz tam etat? Możemy powiedzieć, że to jest etat czy to kontrakt? To jest kontrakt. Kontrakt solisty w Tanztheater, czyli w... W teatrze tańca, powiem tym, co nie znają niemieckiego. Tak. Uczę się też. Znaczy to jest jeden z departamentów tego teatru, ponieważ ten teatr ma teatr dramatyczny, teatr młodego widza, teatr muzyczny i teatr tańca. To taki trochę klasyczny model teatrów miejskich w Niemczech. Jak dostaje się taki kontrakt? Co ty zrobiłeś, żeby w ogóle wyjechać z Polski, dostać tam kontrakt? Czy było przesłuchanie, audycja? Oczywiście, tak, tak. Tam bez audycji też nie można chyba dostać kontraktu. Ale to też jest sytuacja, to też nie było tak proste, że ja się zgłosiłem na audycję i pojechałem. Historia też zaczęła się... Trzy lata wcześniej, kiedy, bo ja cały czas poszukiwałem jednak tych treningów, żeby bycia w formie, bo Polska, niestety powiem to na głos, ale Polska, Warszawa jest bardzo zła w tym. Nie można jakby rzeczywiście chodzić na zajęcia regularnie. I też bardzo rzadko artyści z krajów zachodnich przyjeżdżają, żeby dawać tutaj treningi. Więc zacząłem szukać tego na zewnątrz i tak pojawiły się właśnie jakieś summer intensive w Amsterdamie i też między innymi summer intensive w Paryżu, gdzie poznałem Konstantina Hochappel, który wtedy był po prostu też freelancerem tworzącym swój teatr fizyczny. Byliśmy kolegami. Jednocześnie uczestniczyliśmy w warsztatach, bardzo się lubiliśmy. I po trzech latach okazało się, że Konstantin został dyrektorem Teatru Tańca. Przedtem, zanim został jeszcze tym dyrektorem, była taka sytuacja, że ogłaszał casting do swojego spektaklu jeszcze niezależnego i rozmawialiśmy o tym, że być może zaprosi mnie na audycję do tego, ale Deutsche Bahn pokrzyżowało plany, ponieważ zastrajkowało w ten weekend. Był taki. To się często teraz zdarza. Tak, więc niestety nie dotarłem wtedy na audycję, więc nie dostałem roli w tamtym spektaklu, ale zaowocowało to tym, że on, obejmując posadę dyrektora Tanztheater w Stadttheater Gießen, napisał do mnie, czy mam ochotę przyjechać na kolejną audycję. Tylko tym razem to będzie się wiązało z pracą no, co najmniej dwuletnią. I to była taka decyzja podjęta trochę na szybko. Ja się zdecydowałem w ciągu dwóch dni, że po prostu jadę. Nie miałem żadnej nadziei na to, że ja się tam dostanę, ponieważ wiedziałem, że będą tam sami młodzi tancerze. I audycja tak też była dosyć ciężka. W pewnym momencie miałem bardzo duży kryzys w trakcie tej audycji. I jakie było moje zdziwienie, że po tygodniu dostałem zaproszenie do zespołu. Dobra, Borys, przechodzisz audycję, dostajesz kontrakt, a teraz bardzo krótko i szybko. Czym się różni praca w Stadttheater Gießen od tej pracy, którą wykonywałeś w Polsce przy różnych projektach? No przede wszystkim tym ordungiem, chciałem powiedzieć przysłowiowym, ale nie ma takiego przysłowia niemieckim. To znaczy, wszystko jest tam naprawdę ustalone, wszystko jest według regulaminu, wszystko jest według prawa, czas pracy, zasady pracy, zebrania w sprawie pracy, mnóstwo zebrań. Wszystko musi być ustalone, nic nie jest jakby ustalane z dnia na dzień. Wszystko jest bardzo, bardzo
zaplanowane. Natomiast co... Oczywiście praca się różni, ponieważ jestem w tej chwili na kontrakcie, jestem etatowym pracownikiem, więc praca jest codziennie, jak obliczyłem, ile, że codziennie spędzam 9 godzin w teatrze. Z czego 7 to jest intensywna praca. Godzina na rozgrzewkę, godzina na pół godziny na rozciąganie, godzina na obiad. I tak. Więc będąc freelancerem w Polsce, miałem oczywiście dużo więcej luzu, dużo więcej swojej decyzyjności, kiedy mogę, kiedy nie mogę. Tam mogę. Bo jest tak, bo rozmawialiśmy przed wejściem na nagranie, że masz trudności ze znalezieniem czasu, żeby przyjeżdżać do Polski. Sztab Teatr jest rzeczywiście instytucją, która wypuszcza bardzo dużo premier w roku. Nasz departament wypuszcza mniej więcej 5 premier. Ja, ponieważ dołączyłem do zespołu z dwojgiem moich kolegów w listopadzie, więc w tym sezonie ja robię tylko 3 premiery. Tylko 3 premiery w sezonie. Ale w przyszłym sezonie jest już 5. I jeżeli podliczy się czas, że na każdą premierę co najmniej 2 miesiące muszę spędzić na próbach, to okazuje się, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby mieć na przykład tydzień wolnego, żeby móc wyskoczyć do domu. Okej. A jak często grasz? Bo to też jest chyba dosyć duża różnica. Tam jest też oczywiście regulaminowy system grania, to znaczy po każdej premierze jest określona liczba spektakli. Zazwyczaj jest to 8-10, które są rozłożone na 2-3 miesiące. I po tym, po obejrzeniu, jaka jest frekwencja widzów, co oczywiście się różni z małą sceną, dużą sceną. Tak. Oni decydują, czy warto rzeczywiście przedłużyć to, czy lepiej to zdjąć i wprowadzić nowe. Więc rzeczywiście na przykład pierwszą moją premierę zagraliśmy 10 razy i ona już w tej chwili zeszła. Moje koleżanki na przykład od października grają o spektakl na małej scenie i będą grać przez kolejne. Teraz zrobiliśmy kolejną premierę, nie wiem. Na razie będziemy grać na pewno 8 razy, a co dalej, to zobaczymy. Okay. Fajny system. Wydaje mi się, że można byłoby ten system na przykład skopiować do Polski, żeby zobaczyć na przykład po 10 prezentacjach, czy warto dany spektakl eksploatować dłużej. Myślę, że tu rządzi nie tylko ordung, ale i ekonomia. To absolutnie jest ekonomia. Tylko z drugiej strony też wypowiem tutaj swoje polskie zdanie. Że trochę szkoda, że nie ma pewnej elastyczności i przemyśleń, czy można te spektakle grać w jakiś inny sposób, bo na przykład duża scena, zapełnienie dużej sceny jest rzeczywiście bardzo trudne. Ten teatr w Giessen jest dużym teatrem bardzo. Czy nie dałoby się jakby zrobić jakiejś mniejszej wersji tego spektaklu grać, bo to nie było tak, że on się kompletnie nie cieszył powodzeniem, on miał wielu fanów i świetne recenzje, ale niestety ekonomia jest brutalna dla kultury coraz bardziej. Ile się jedzie do Giessen z Warszawy? O Jezu. Ja teraz mogę tylko powiedzieć, grając Boga, że jak gdyby słucham, ale nie jestem Jezusem. A Jezu, to do siebie mówię. Do siebie mówisz, tak? Niestety dość długo, bo są dwie opcje, czyli pociąg, którym trzeba jechać przez Berlin, więc to jest okrężna droga, więc zajmuje to 2 pociągi, 3 właściwie, bo jeszcze z Frankfurtu trzeba dojechać do Giessen. To jest około 12 godzin. Samolot to jest 1,5 godziny. I gdzie się ląduje? We Frankfurcie? Na głównym lotnisku we Frankfurcie. Stamtąd bierze się pociąg do Giessen. Więc wiecie, tak, ponieważ Boris jest aktywny w social mediach i wrzuca czasami jakieś zdjęcia. Oczywiście ja potem myślę, że to jest kościół, okazuje się, że to jest teatr. Jakoś widzę podobieństwa.
Ale to świątynia. No, to świątynia sztuki w końcu. Więc jeżeli macie ochotę, to warto wybrać się do Gissen na spektakle, w których gra Borys. Zapraszam serdecznie. Tak, teraz gramy Five Stages of Grief. I 17 czerwca mamy premierę z choreografką Paulą Rozolen. Jest czas, zobaczcie, jest kwiecień. Do 17 czerwca na pewno będą jakieś super promocje na bilety na główne lotnisko we Frankfurcie. A stamtąd pociągiem do Gissen. Tak, to jest 40 minut. No, myślę, że to szybciej niż z Warszawy Radomia do Warszawy, więc... Prawda. Ale to jest jeszcze... Ja już powiem tak, że ja już planuję, jak to zrobić, żeby przyjechać. No, zapraszam. Bo to jest... Bo jestem bardzo ciekawy wszystkich... Zapraszam przede wszystkim na koniec czerwca, bo będą dwa spektakle grane obok siebie. A widzicie, nie, to 17 czerwca kasujemy, jedziemy później, czyli jedziemy na końcówkę czerwca. A to bardzo dobry moment, bo w Warszawie w teatrach nic się wtedy nie będzie działo, więc jest szansa, żeby zobaczyć, co dzieje się w Teatrze Gissen. Borys, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się jednak złapać Cię w Polsce, bo też miałem taki pomysł, no dobra, nie uda się, to pewnie i tak tam pojadę i zrobimy to tam. Ale udało się to zrobić w Warszawie, a jeżeli przyjadę, to myślę, że zrobimy dogrywkę tego wywiadu już w Gissen. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim Waszym gościem był Borys Jaźnicki, aktor, tancerz, performer. A ja dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami, że oglądacie rozmowy na magazynowej 14, a to był 75. odcinek rozmów na magazynowej 14. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to gdzieś tam pojawi się kółeczko, kwadracik, trzeba kliknąć, a wtedy będziecie dostawać dzwoneczek z informacją o kolejnym nowym odcinku rozmów na magazynowej 14. I zapraszam nie tylko na online, zapraszam też do nas do teatru i pomyślimy o tym Hamlecie. O, wspaniale. To tak na koniec. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy bardzo.